Kajetan Kozłowski, Atletico Moment Finanse. Nie taka ta liga straszna. Okazuje się, jesteście pierwszym Beniaminkiem, który wygrywa swój mecz 3-2, ale to zwycięstwo nad Elitką nie przyszło chyba tak łatwo. No, na pewno był bardzo zacięty mecz, jednak widać jest różnicę między Ligą B a Ligą A. No i mam nadzieję, że będziemy utrzymywali taką formę i będziemy zdobywali kolejne punkty. Już przed tygodniem na tle bardzo mocnego rywala pokazaliście się z naprawdę dobrej strony. Dzisiaj są 3 punkty. Czy stawiacie przed sobą jakiś konkretny cel? No bo ta liga zaczyna się dla Was naprawdę obiecująco. Czy my gramy spokojnie, każdy kolejny mecz chcemy wygrać, zdobywać jakieś punkty. Nie nastawiamy się raczej na czołówkę, po prostu chcemy zobaczyć, jak ta liga będzie smakować. Teraz za tydzień, za 2 tygodnie przed Wami mecze również z rywalami, którzy jak najbardziej są w Waszym zasięgu, bo to jest Akademia Piłkarska Młode Talenty, i następnie na Nkatsu. Czy jakoś konkretnie nastawiacie się na tych rywali? Tak jak mówię, no chcemy w każdym meczu zdobywać punkty i nie będziemy na pewno się jakoś specjalnie obawiać każdego meczu. Gramy tutaj sobie dla zabawy z kolegami, także mamy nadzieję, że będziemy zdobywali po prostu punkty, nieważne w jakim stylu, tak jak dzisiaj było ciężko. Czy ta obecna kadra to już jest wszystko, co Atletico ma do zaprezentowania na ten sezon, czy jeszcze możemy oczekiwać jakichś wzmocnień? No, na ten moment to już mamy i tak wystarczająco dużo graczy, także myślę, że to wystarczy na ten sezon. Dziękuję bardzo. Dzięki.